Krzysztof, witaj w Katowicach. Powiedz, co sprawiło, że zdecydowałeś się przyjąć ofertę GKS-u. E, witam wszystkich. E, tak naprawdę to były konkretne bardzo rozmowy e, z dwóch stron. E, I no, takich ofert uważam, że się też nie odrzuca. Dostałem szansę pokazania się na najwyższym poziomie e, rozgrywkowym w Polsce w jednej z najlepszych lig na świecie w klubie GKS-u Katowice i nie było innej opcji, jak tylko przyjąć tą ofertę. Trafiasz do nowego klubu, ale spotkasz znajome twarze? Tak, z Łukaszem Usowiczem i Ajmenem, Bo Boguerem spotkaliśmy się w Częstochowie. Z Łukaszem dwa lata temu bodajże, z Ajmenem w poprzednim sezonie. Co ty możesz powiedzieć o swoich mocnych stronach, bo jak zajrzymy w statystyki, to zdaje się, że jedną masz taką cechę dominującą, na którą warto zwrócić uwagę. Tak, no niewątpliwie myślę, że cała pierwsza liga, no bo tam spędziłem większość swojej. Dotychczasowej kariery, znam mój serwis. Myślę, że obawiało się go przed każdym kolejnym meczem. Więc na pewno serwis jest moim dużym atutem, ale też myślę, że poza względami, poza atutami siatkarskimi, jak dołożyłbym przyjęcie, to myślę, że moją ważną, mocną cechą jest charakter, bo ambicja, wola walki, ale też spokój, który potrafię wnieść na boisko. Myślę, że to są moje mocne atuty. GKS wyrobił sobie w Plus Lidze markę drużyny takiej właśnie bardzo ambitnej, walczącej zawsze do końca. Jak ty się widzisz właśnie w takiej, w takiej ekipie? Dlatego mam nadzieję, że bardzo dobrze wpiszę się w to, o czym właśnie wspominamy. Ale też poza takimi właśnie cechami ważne jest dla mnie to, żeby drużyna tworzyła kolektyw, żeby, żebyśmy wszyscy razem. Patrzyli w tą samą stronę, na cel, który sobie razem obierzemy, i poza ambicją, poza rywalizacją sportową, liczy się dla mnie właśnie to, aby drużyna była kolektywem. Ty masz swoje takie indywidualne plany, na, czy, czy marzenia na najbliższe, najbliższe miesiące, poza tym, co oczywiste, czyli debiutem w plus Lidze? Na pewno chciałbym wnieść do drużyny jak najlepiej i, i wykorzystać każdą możliwą szansę na pobyt na boisku, wspomagać drużynę. W trudnych chwilach, bo takie na pewno też będą, ale też mówię, bardzo mocną moją cechą, którą za którą osobiście uważam, jest mój charakter i tym charakterem na pewno będę chciał pomóc.